Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj czołg Polski. Polska dziewiątka, czyli 50 TP Tyszkiewicza. Mapka, jaka jest, każdy widzi. Jest tutaj trochę miasta, jest tutaj też troszeczkę takiego bardziej otwartego terenu. Myślę, że dla tego pojazdu mapka całkiem przyzwoita. Losowanie na ósemki. No i zobaczymy, jak kolega sobie tutaj poradzi. Wynik będzie zacny. Dużo zależy oczywiście od tego zawsze na tej mapce, ile pojazdów z każdej strony do tego miasta przyjedzie. Jeżeli tych pojazdów będzie po którejś stronie no, bardzo dużo, no to mamy klops, tak? No to nie da się tutaj obronić tak naprawdę, bo część naszych zazwyczaj zostaje w bazie, część jedzie tam gdzie widać te czołgi na A1, czy nawet trochę bliżej, w ogóle na linię 1, no i tutaj się robi klops. Ale tym razem powinno być całkiem przyzwoicie. Oczywiście Polska dziewiątka to jest przede wszystkim bardzo fajne działo. Działo, które zdecydowanie przeciwnika powinno tutaj nauczyć Moresu. No tu taka zwykła sytuacja, kiedy tam... tu się zazwyczaj mało co dzieje. O! No to mnie zaskoczył 50-120. Ogólnie grając w mieście takim magazynkiem miękkim jak 50-120, to musicie raczej... na... Co on robi? Nie wierzę. Kurka, nie wierzę. Co to było? Musicie po prostu wyczaić sytuację, w której możecie wyjechać. I to musi być taka sytuacja, w której możecie wsadzić przynajmniej ze trzy pestki. Ta pozycja, gdzie jest kolega teraz, uniemożliwia to. No, nawet 50-120, jeżeli raz by przebił, to kolega już by się cofnął, zanim tamten drugi raz... No, widzę, że ładnie się nadstawiają. Naprawdę. Fakt, że trochę ich tutaj przyjechało, ale... No zobaczymy. Tutaj te schudki zawsze to jest jakaś osłona. O, tam już nikogo nie ma. Kurczę, no. Jak wyjeżdżają? No, idealnie kolega może tutaj wykorzystać to działo. Widzę, że podjechali troszkę. Gościu raz dostał i... W ogóle do pały tego nie wziął. No dobra. To widzę, że całkiem przyjemne będzie następny. Aj, nie udało się tym razem. Tym razem się nie udało. Ogólnie, no, Polska dziewiątka nie jest to czołg jakiś najszybszy. Jeszcze zarobił. Wyjechał tu, żeby zarobić. Nie jest to jakiś najszybszy czołg. Nie jest jakiś najlepiej opancerzony, ponieważ on z przodu niestety jest przebijalny. I to dla wielu pojazdów jest przebijalny, ale ta wieża potrafi dingnąć. No i działo zdecydowanie ciągnie dobrze. Jak się tylko spenetruje. Kolega gra zwykłą amunicją. Zobaczcie, że tutaj mamy 250 penetracji. No to jest losowanie na ósemki. Nie mają aż tak czołgów twardych, chociaż A75 no, należy jednak do twardzieli. 303 na pocisku specjalnym, aczkolwiek no tutaj główną zaletą jest alfa. Dobra. To jest bardzo upierdliwy moment teraz dla przeciwnika, który wygrał miasto tak naprawdę, ale nic mu to nie dało. No, powiem więcej, nawet jest w gorszej pozycji, niż byłby przegrywając to miasto. Bo to jest tak zrobione, że w pewnym momencie, jak jedna bądź druga strona wygrywa, to nie wiadomo, co dalej robić. Po prostu atakując tędy dalej na bazę, narażamy się na potężny odwet pojazdów, które się znajdują w bazie. To zresztą o tym mówiłem. No i zobaczcie, mamy tutaj Ksora,
Mamy obiekta 704 i STRV-a 103. No to jest siła potężna jednak. Pojedynczo wyjeżdżające czołgi nie mają żadnej szansy, żeby tutaj cokolwiek zrobić. Tu jeszcze taki sidescrap był postawiony, że... No, pamiętajmy o tym kącie, tak? To musi być bardzo duży kąt. Czym mamy pancerz cieńszy z boku kadłuba, tym ten kąt musi być niestety lepszy. No dobra, 4600 uszkodzeń. Miasto, że tak powiem, obronione właściwie jest. Kolega ma na tyle duży komfort, że nikt tutaj na niego nie wyjedzie. Gdyby był gdzieś tam bardziej w mieście, no to wtedy klops. Wtedy ten 50-120 jakby wyjechał, o, to by zrobił. Z dubska jesień wiadomo czego. Ale E75 widzę, że trochę zmienił flankę. Gdzie on się znalazł nagle, widzicie to? E75 jest na D6. Coś niesamowitego. Niestety giną, giną tam. A tu może nikogo nie być. Aczkolwiek 50-120 zawsze groźny. No niestety, sytuacja nie jest wesoła. Zobaczymy, jak to się rozegra. Kolega chyba będzie bronił bazy jednak. O, tutaj się uda strzelić. Czy wejdzie? Weszło. Pierwsza strata HP. Się tak zastanawiam, czy kolega w ogóle zdąży się wycofać, czy też będzie tutaj w bok starał się. Oj, chyba tak. Na szczęście ten 50-120 wcale nie ma... Pięknie, za 550. Proszę bardzo. Jeszcze STRV jedzie, nie wierzę, ten Ksor go zaraz rozwali. Coś niesamowitego, że oni tutaj tak wyjeżdżają. Jeżeli ten ELC event podświetliłby zielonych w bazie, to mogłoby coś z tego wyjść. Ale czy jemu się to uda? Chyba mu się teraz udało. O, pięknie ich widać. No, następuje wyrównywanie sił, jeszcze obiekt został. Koce pancer wjechał im tam na plecy. No, najgorsze jest, że ten 50-120, on może skończyć jednym magazynkiem kolegę. Tylko szczęście w nieszczęściu polega na tym, że na początku tak bardzo oberwał. Gdyby nie oberwał, to już właściwie tutaj mógłby spróbować wyjechać, chociaż troszkę. Ten Ksor nie wiadomo, czy jest przeładowany. Pewnie jest. Jest Phase 1. Dobra, kolega zdecydował się przyjąć. Ulala, ulala. I... Ajajaj. No cóż. Zemściło się, widzicie co? To, że na samym początku gość wyłapał za nic praktycznie dwa strzały. To się zemściło. Po prostu. O, jest event, będzie trudno trafić pewnie.
niestety wykrył Xora. Ten Xor był tam bardzo przydatny, bo on miał bicie tutaj do miasta. No i Even tam już widzę, atakuje ostro. Kurczę, się obiekt jeszcze pojawił. I jeszcze nie weszło. No jak pech, to pech. Teraz ten STRV nic nie zrobi. No co on, bidulek, tam może zrobić. No dobra, jeszcze dostał. Kolega ma 800 życia, no... Może się tu wybronić. Oby nie objechali. Jak będą wyjeżdżać z przodu, spoko. Natomiast wystarczy, że jeden z boku podjedzie i będzie koniec zabawy. 7900 uszkodzeń. Ale zarobił w bambucze za 608. Coś strzela niby. Czołg jest taki toporny dosyć z wyglądu. Wygląda na ruski ogólnie. A więc jednak jest Kunze-Panzer. No i tego się bałem właśnie. Ach. No, rozegrali to bardzo dobrze. Nie wyjeżdżali pojedynczo oprócz tego tutaj malucha na początku. Tylko po prostu dojechali wszyscy i skończyli. W takim wypadku wyciąg jest bardzo trudny do zrobienia. Jak przeciwnik, wystarczy, że dwa czołgi przeciwnika się zgrają i wyjadą z dwóch stron i już jest trudno. Dobra, zobaczmy. No nie udało się tego wybronić, ale jest MK i oczywiście High Caliber i 9128, 5 fragów, 1154 expa. Kolega Good Dreamer, proszę bardzo, fantastyczny wynik. Jak na dziewiątkę, no to ewidentnie jest mistrzem WOTA, bo gdybyśmy zrobili, że na dziewiątce trzeba zrobić 9000, no to tutaj kolega zdecydowanie się łapie do tego, do tej podserii, czy też miniserii Mistrzowie World of Tanks. Sam czołg, dziewiątka polska, no największym jego atutem chyba jest właśnie to działo, które boli. Boli przeciwnika zdecydowanie. Pancerz, no, jest różnie z tym pancerzem. On potrafi odbić, ale potrafi też wpuszczać. Mobilność taka sobie, depresja taka sobie. No cóż, działo tutaj powinno rekompensować wiele niedostatków. To tyle. Żegnam się z wami, moi drodzy. Do usłyszenia.